Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was Herce of Iron 4 na modzie Kaiseraś Meksykiem. Moi drodzy, słuchajcie, no od razu tutaj może odklikam, bo wiadomo, teraz mamy okres, kiedy się nic większego nie dzieje i chciałbym zapytać się o jedną rzecz, bo widziałem głosy takie, że totaliści, łazy, to totaliści, to tacy, siacy i owacy, w ogóle ja bym to zagrał inaczej. Ja bym to zagrał pod, uwaga, monarchię. Ja przyjrzałem sobie to drzewko i powiecie mi, które to drzewko to jest monarchia. Czy chodzi, czy to jest to? Czy to jest to jakieś złote koszule, to jest monarchia? Czy może tutaj jakieś przy... Junta utrzymuje się, bo jako junta wojskowa, czy może przywrócenie demokracji jako wojskowa junta, Cristero War, to jest number of priests, no. Będziemy musieli bronić rewolucji, oczywiście, będziemy bronić rewolucji, to jest jakieś, to mam jakieś eventy tutaj, czy coś takiego? O kurde, no to, bo tu, aha, bo tu są jakieś powstania i tak dalej, dobra, już to czaję, ale gdzie one są, czy jak to wygląda i jak to działa? Aha, dobra. Katolicy rebelianci toczą wojnę przeciwko rządowi i obecnie panującym prawom. Należy uporać się z nimi tak szybko, jak to możliwe, aby przywrócić Meksyku pokój i dobrobyt. Czyli musimy... Czekajcie. Tutaj, ja to rozumiem. Fajny event. Powiem wam, że bardzo fajna rzecz, która mnie teraz tak bardzo ciekawi, ale tylko powiem, gdzie jest ten cholerna monarchia? Dlaczego uparliście monarchii? Będzie totalizm, ustaliliśmy, mieliśmy serię demokratycznymi. Czekajcie, kim my graliśmy ostatnio? Mieliśmy bardziej liberalnych Niemców. Spoko, udało się. Mieliśmy Persję pod autorytaryzm, której szach bądź co bądź miał naprawdę dużo władzy i jemu to zależało na tej władzy. A teraz mamy przypadek, kiedy mamy, gramy totalistami. Totalistami w Meksyku, więc nie pitolcie mi tutaj, Hipolicie, że będziemy nagle... Trzeba dobrze tutaj mnie dobrze słuchać, bo musiałem sobie mikrofon trochę poprawić. Czekajcie, może teraz będzie mnie jeszcze lepiej słuchać. Więc nie hipolić mi z tym, że jakaś monarchia. Nie. I tak nie zagramy Meksykiem pod monarchię. Gramy Meksykiem pod to. Więc możecie mi powiedzieć, co uważać te osoby, które tam narzekały, co to jest ta monarchia tutaj, bo ja tu monarchii żadnej nie widzę. Dobra, słuchajcie. Mamy karabinu, spojrzałem, 1200. Produkujemy tego sztuk 10. Nie, 10, tak. Produkujemy tego piękne, równe 10 sztuczek. Więc moglibyśmy wysyłać. Na początku może w rejon stolicy. Gdzie jest nasz rejon stolicy? To jest co? To jest rejon stan Meksyk. No to wysyłamy do stanu Meksyk. Okej, bo siła za chwilę spadnie. Możemy rzucić... Możemy rzucić na przykład porządek, nie wiem, kolejnym stajcie. Możemy rzucić tutaj, tutaj, tu, tu. I brakuje nam jeszcze karabinów. Co to jest? No w ciągu 27 dni. Żołny Andreon Alamazan, prawicowy przedsiębiorca. Czyli możemy, że która armia wygra? Czy Krentiro, Cristero War, Battle of S... A, kto wygra? No my wygrałem doświadczony szef sztabu. Cristero War, Battle of Tepaltian. Blisko miasta Tepaltian. Meksykarska armia, zgęstytan. Naprawdę, powiem wam chłopaki, że tutaj w tej Meksy trzeba będzie trochę poprawić, bo tutaj reforma konstytucyjna ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji kraju. No rzeczywiście, Pluto Skrates, dobrze wiesz, tutaj na drugą kadencję. Lutaro Kales. Czy to jest Lutaro Kales? Tak, a nie, to nie ma. Dobra, myślałem, że to jest jakiś błąd. No musimy znowu marnować. O mój Boże. Czyli mamy na razie same potyczki i walki domowe, więc musimy może tutaj trochę... Czekajcie, mamy tu 74, 85. Czy my zdążymy to zrobić? Dobra, już się nie szkół, przyjacielu. Może nawet dołączyć do tego oddziału tutaj. Tak, dołączę panie do tego oddziału. Ja pierdzielę. Oni nam niszczą fabryczki. Mnie to bardzo nerwuje, że oni będą nam niszczyć te fabryczki. Bo ja nie chcę mieć niszczonych fabryczek. Oni niszczą te fabryczki i potem musimy to naprawiać. Przestańcie mnie nerwować, głupie ludzie. Nie no, musimy naprawić tę fabryczkę szybciej, bo jeżeli będziemy latali na nienaprawionej, no to będziemy mieli duże problemy z tego tytułu. I ile tutaj jeszcze tych dni trwa? Czekajcie, możemy chyba wysłać, prawda? No ja, musimy go zaatakować. Musimy teraz tego Cristera zaatakować i cyk. Efekty po usunięciu, czyli teraz musimy poczekać i przywróćmy tutaj. Dobra, czyli zrobiliśmy idealną liczbę karabinów. Jak produkujemy ich w sumie 11 dziennie, no to to nie jest mała liczba, bądź co bądź. I możemy przy okazji cały czas rozbudować nasz przemysł. Armia wojskowa, cywilna, wzmocnienie prezydentury. To też brzmi dobrze, to też brzmi dobrze, ale ja bym zrobił tutaj te ludowe fabryki. Jeżeli musimy troszkę poprawić nasz przemysł, jasne, spoko. Możemy wzmocnić siłę, powagę naszej sytuacji. Czekajcie, słuchajcie, dajcie mi w ogóle muzykę.
Zmasowany atak. A, w końcu mamy ten bonus 55%, o którym chodziło. Czekać, bo to mi koszulkę, tak? Widać. Ale po prostu jest dopiero wróciłem z boiska. Serio, wróciłem z boiska i od razu zacząłem działać. Badania go. 233 dni. To nie jest bonus 55. Co to jest za bonus? To ma być bonus 55 dni? Znaczy 55%? Podziękuję za taki bonusik. 36 rok, za chwilę październik. Moglibyśmy coś zrobić. Moglibyśmy zrobić saperów. Bez saperów ani rusz porządnej i profesjonalnej armii, bądź co bądź. I moglibyśmy na przykład zrobić działa przypancerne. Bo, znaczy, my tu nie stosujemy. Musimy działać na działa przypancerne i może nawet bym zrobił jakieś działa przylotnicze, ale nie wiem, co nasz przyszły przeciwnik, Ameryka, będzie sobie działać. Aktualnie robią rozwinięcie kraje Korpusu Marines. Spoko, niech sobie działają, niech sobie tam produkują, co mogą. Bo wszystko mogę poszyć, tak? Właśnie trening morski, albo w sumie ile? Szybkość desantu plus 15%. O, to jest też fajne. Nawet nie wiedziałem w sumie, że to się kiego mają USA. Ruszenie do boju. Odbudować taktykę Monroe'a. Taka nie jedna rzecz, bo teraz aktualnie wszyscy są tam pod gwarancją USA, prawda? Nawet nie, my nie jesteśmy pod gwarancją USA. Nas USA nie lubi. Ale czy USA się wtrąci do wojny przeciwko nam, jeżeli my zaczniemy takie zwołać Gwatemalę i inne? Bo wiecie, czyli Gwatemala, Boliwia, Chile, Argentyna i tak dalej. Czy te kraje będą osłaniane, kiedy wybuchnie wojna domowa? Chyba nie wybuchnie, prawda? Znaczy chyba nie będą osłaniane. Czekajcie, Brazylia. Chyba się od Urugwaju, czyli tak naprawdę USA broni te wszystkie państwa Ameryki Środkowej. Ameryki, taki bufor przeciwko nam! Mnie to bardzo smuci, czekajcie. No tak, okej. Okay. Widzę, że mi tam trochę świeci, bo może mam zasłonięte te rolety, to i tak mi cały czas świeci i będę miał ładnie naświetloną twarzyczkę. O, możemy tutaj tak sobie wrócić ten kawałek, bo mi w sumie wkurza czasami z tyłu. No i co? I mamy jakieś tutaj wojny domowe i przywrócenie porządku. Jack Red, wybrany prezydenta USA. Mimo ogromnej niestabilności trwającej ten kraj od czasu wielkiego kryzysu w 1925 roku, odbyły się wybory prezydenckie, które zwyciężył Jack Red z Zjednoczonych Syndykatów Ameryki. I on jest teraz 62. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jack Red stał się doświadczonym politykiem podczas swojego pobytu w Rosji i jest oddany zwolennikiem syndykalizmu. Poglądy te narobił mu wielu wrogów w amerykańskim społeczeństwie, ale Stowarzyszenie Związków Zawodowych, które prowadzi, pozostaje silne. AFP już kwestionuje wyniki wyborów, chociaż... Ciekawe, czy dziennikarz może być dobrym prezydentem. No, był pewien elektryk, ale elektryk nie był dobrym prezydentem. Dobra, co mamy? Cristero War Battle of Manzalo. No powiem wam tak, przywróciliśmy wszędzie porządek, więc można spokojnie powiedzieć, że jego siła zmalała. Koniec wojny domowej. Jego siła zmalała, jesteśmy niesamowici, jesteśmy najlepsi. Powstanie Cristero, ale tu już siły, koleżko, nie masz. Zaczęła nam punkt zabierać. No. Dobra, co mamy? Cristero War Victory for the Federal Government. Government. Dobra, i terroryści zostali armia terrorystów została zniszczona i wszystko, nasi przeciwnicy zostali pokonani. Już nie ma żadnego strętnego minusa, a nasz kraj może zacząć żyć z 0,014 punkta politycznego dziennie. Czyli w sumie nic nie możemy teraz bufować, nic nie możemy robić. Czemu nic nie możemy? Dziedzictwo gospodarcze rewolucji. To nam zabiera te... Ty nam tyle zabierasz, Kalesie? Ty jesteś jakimś porąbanym, chorym człowiekiem. Ale militarki potrafi budować jak mało kto, 15% budowania militarek, ła, to jest dość dużo. No nie, pójdziemy sobie jeszcze w stronę tutaj, bo musimy chyba usunąć, bo my musimy chyba usunąć ten minus związany z tym. Wiecie, czy mamy tam ten minus gospodarki, prawda? On jest tutaj. No pokażcie, bo coś zleciło. Dziedzictwo gospodarcze rewolucji, no właśnie, my musimy to usunąć. Jeżeli to usuniemy, gdzie my to usuwamy w sumie? Gdzie my usuwamy to dziedzictwo? Tutaj, właśnie. Czy musimy pójść w tę stronę, żeby nam zaczęło coś działać. Już sam prezydent na pewno się troszkę wzmocnił swoją władzą. Nie ukrywajmy, bo wygrywając z tym wielkimi, potężnymi przeciwnikami, hurdur, no to już na pewno wzmocnił swoją władzę. A przy okazji wszedł najnowszy model Mondragon M29. Proszę bardzo, róbcie Mondragony M29, aby w tym czasie moglibyśmy już rozwinąć nasz przemysł jako koncentrację przemysłu. Nie wiem, jak USA zareaguje na nasze interwencje. Nie wiem, czy USA chyba czy możemy dalej interweniować w wojnie Stanów Zjednoczonych. Chyba możemy, na pewno poprzez syndykalistów. Jak tylko wybuchnie ta wojna, to na pewno poprzez syndykalistów. A Jack Red chyba się nie powinien nas złosić, nie? Bo syndykalizm, nie, sumary, Stany Zjednoczone Ameryki, syndykalizm władzy, jakiś komunista, taki... Mogę tutaj sobie na to pisane, czym jest, tak, rewolucyjny syndykalizm jest marksistowską ideologią rewolucyjną, która promuje demokrację, demokratyczne federacje skolektywizowanych związków zawodowych jako podstawowe jednostki polityczne i gospodarcze państwa socjalistycznego. Niby
dobra, bo niby tam dbają o tę demokrację, ale z drugiej strony czegoś tam brakuje. Tam cały czas czegoś brakuje. Okej, przy okazji patrzcie, że robimy ten support equipment. One się przyda, bo jeżeli będziemy mieli tego support equipmentu wystarczająco dużo, to będziemy mogli zacząć rozwijać naszej dywizji. Aktualnie stosujemy te Division Infrantera 2. Fajnie, jesteśmy pod wpływem idei atak tego typeczka, no super, dzięki. Jeżeli będziemy spoko działali, jeżeli będziemy. Ile to liczy? Jeżeli będziemy tutaj spoko działali, no, czekajcie, tu będziemy przy okazji mieli te 100 punktów, to wiecie co się stanie, jak będziemy mieli te 100 punktów? Dużo się stanie, ale nie o to mi chodzi. Bardziej myślę pod tym, że my potrzebujemy bardziej rozwinięcia tego przemysłu. Przynajmniej musimy zrobić to tak i jakiś jeden nawet taki samolot, 9-7 rocznie. Ej, produkują się samoloty. Ale widzieliście to? Samolot robił nam się. Samolot robił nam się, kiedy mieliśmy zniszczoną fabrykę. Bo było, to nie było pokazane, że produkcja stanęła, była czerwona fabryczka, a jednak ten. No chyba boty odnowił. No cóż. No cóż, można powiedzieć, że. Można powiedzieć, moi drodzy, że właśnie zrobili. Lauren zrobił przewrót. Bot zrobił przewrót. Ogarniacie? Bot zrobił sam przewrót. To jest naprawdę ciekawe. Znaczy, że. Nie widziałem tego jakoś tak bardzo często. Ale muszę sobie kiedyś pograć z tymi. Właśnie muszę zrobić kiedyś tak. Jezus Maria, nie, robimy serię Wielką Brytanią. Oni to naprawili. Oni to naprawili. Moi drodzy, oni naprawili Wielką Brytanię. A wiecie o czym mówię? To kiedyś trwało wszystko 70 dni. Oni teraz dali dwa razy mniej. Teraz można grać w Wielką Brytanią! Tak normalnie! Ale będzie Wielkiej Brytanii na Kaiseresiu. Ale będziemy cisnęli. Będziecie się śmiali. Haha, będziesz Związkiem Brytyjskim grał, bo odbijesz Kanadę i stworzysz syndykalistyczną Wielką Brytanię. Nie. Ja bym tak nie potrafił. Ale jeszcze zmienili, to super. Akurat, no to pogram sobie kiedyś sam dla siebie, bo jestem bardzo ciekaw na pewno, bo nie wiem, czy serio bym chciał z tego robić. Bo w sumie, co mógłbym robić jako Wielka Brytania na Kaiserysiu? Chyba tylko odnowienie Imperium, czyli połączenie wszystkich Indii, jakichś sojuszników. Tutaj Sultanat Egiptu na pewno podbić. Nie wiem, czy Wielka Brytania. Może na chwilę zobaczyć, bo jestem bardzo ciekawy. Dobra, usuń te minusy związane z gospodarką. Czy ma się dać właśnie odnowienie Imperium, ale takiego. Problemy Ira, ja pierdzielę. Na pewno, gdybyś ja grał, to zrobił sobie podporządkowanie radzi. Czyli oni mogą zrobić, jeśli dominium wesprzyjmy tego, trzecia wojna burska. No. No. Z tego tutaj jak widzimy, mogą odnowić to imperium, odbudowanie imperium. Boże, jakie to jest piękne. Nie, na pewno sobie zagram tym kiedyś. Może zagram sobie, jak będę już będę po tych wszystkich nockach i tak dalej. Bo sama okazja zagrania tym, ale to jest aktualnie nieważne. My mamy swój Meksyk, prawda? My mamy swój Meksyk i ten Meksyk u nas to będzie teraz rządził. Bo teraz robimy to wsparcie Kromu. Confederación Regional Obrera Mexicana od dawna jest sojusznikiem Kalesa. Nagromadzimy ich lojalność, udzielając im oficjalnego wsparcia, które pomoże im wygrać walkę z CGT, ponieważ CGT współpracowało z naszymi wrogami, możemy na tym tylko zyskać. Więc na tym powinniśmy tylko zyskać. Dobra, produkujemy pepance. Znaczy, możemy produkować pepance, bo to nie jest tak, że my je produkujemy teraz i teraz. Budownictwo, proszę, zróbcie mi, bo i tak jeszcze tutaj nie ma sensu powiększać tego limitu, skoro my ten limit nawet jeszcze nie powiększyliśmy. 1,13 znaczy 1,13 artylerii. Mamy tutaj karabinków. Troszkę. Jakieś samoloty nam się pierwsze produkują. Nawet ten jeden samolot, jak wyprodukujemy, on zawsze da nam tą przewagę w powietrzu. Jeden samolot będzie kontrolował nad całym Teksasem. To będzie nasz taki przykład tego, że cały Teksasem. Nie, no mamy 25 samolotów, to tak. Dajcie mi 1000 na przykład tutaj. Niech się tam uzupełni od tej liczby 1000. Wiem, że nigdy tego nie uzupełnimy w takim tempie, albo. Może za 100 lat. Jeśmy to jakoś uzupełnili. Ale jak nie wprowadzamy też na to surowców, to nie ma co się dziwić, ale nie chcę marnować fabryk na sprowadzenie surowców, bo uważam, że to jest aktualnie niepotrzebne. Czy to nam coś jeszcze robić, to jest surowce na rynek, prawda? Czyli stracimy więcej surowców.
Będziemy z talą do tyłu. Będziemy ze stalą do tyłu, więc nie będziemy protokowali takiej liczby konwoi. Poczekaj, wy się tutaj, bo tak, wy tutaj aktualnie musicie szkolić, prawda? Znaczy szkolić się, zdobywacie mi doświadczenie, prawda? Możecie się wyjść na naprawianie, ale co mi tam szkodzicie? Na razie szkulcie się, macie jako flotę taką manewrową wojską. Znaczy manewrową wojską, co ja pitole? Mamy aktualnie sytuację, że oni tam pracują jako taka flota handlowa. Królestwo Serbii ma oczywiście Aleksandra jako króla, monarchę, ale... wy poszliście, że nie poszliście w absolutną władzę, wy poszliście w taką konstytucyjną, czyli w sumie szanuję takie zachowanie, szanuję bardzo zachowania, ale jestem ciekaw po prostu tej Wielkiej Brytanii, Jezus Maria, aż tak mnie kusi teraz, jak dajcie, zawsze mnie bolało to, że było te 70 dni, to jest strasznie długo, a tu ma ta do rysu walki, znaczy jak tego kolesia zawsze widzę, to on zawsze toczy wojny, on zawsze po prostu leci i wypowiada, a my mamy wojnę domową w USA. No, patrzcie. Maka, czyli po prostu Stany się podzieliły. Po co oni mają w ogóle wypowiadać wojnę domową, prawda? Po co oni w ogóle wypowiadają tę wojnę domową? Oni żyją, spokojnie sobie pomieszkują i tak dalej. A tak będą się tłoczyli wojny, są jakieś zabijanki robili. Dobra, róbcie mi to, bo jeżeli mamy wysłać gdziekolwiek siły, ja bym na pewno chciał wysłać siły, żeby pomóc syndykatom Ameryki. No to jednak wolę poczekać. Przy okazji, wkrótce powinniśmy mieć wybory w czerwcu 1937 roku i jestem bardzo ciekaw, czy tych wyborów nic nam nie zbędzie. Państwo Miss Europe... Ojej! Federacja Książąt ma wojnę domową. Bo teraz te państwa właśnie wyzwalają, prawda? I teraz jak robi się Battle Royale, że to wszystkie państwa będą toczyły wojnę przeciwko temu jednemu, prawda? Wsparcie Chromu. Wsparcie Chromu to oznacza tylko jedno. To oznacza tylko jedno, że możemy zrobić wzmocnienie prezydentury. Jeżeli sobie wzmocnimy ją i później usuniemy nasze minusy związane z armią, bo musimy kiedyś to usunąć. Gdzie to będzie? No tutaj usuwamy w sumie, to 56 dni. Moglibyśmy to zrobić i mielibyśmy bardziej ogarnięte, ale widzę, że to Madras, na przykład nie ma zamiaru się bić. W sumie śmieszne są te obrazki. Wszyscy ci z Indii, oni mają takie śmieszne turbany na głowie. Ty też masz taki turban? Ty też masz taki turban? No, a ten pan to nie ma turbanu. Widzicie, to jest człowiek. To jest człowiek, który turbanu nie potrzebuje. W ogóle wy macie swoje drzewko, czy nie? Wy macie. Macie, żeby stworzyć. Bo żeby was stworzyć własne drzewko, znaczy wy macie pan najtrudniej, żeby stworzyć własne Indie, jako wszyscy, prawda? Bo niby jesteście wolni i wy macie tego samego lidera. Nic mi śmieszne, że ktoś mógł raz zagrać dominium Indii, ktoś by wspólnił tą Kanadę, ktoś z Związkiem Brytyjskim, a może w sumie się wyzwolić. Brytyjski zarząd odbudowy, że ale dlaczego stworzyli brytyjski zarząd odbudowy? Co jest? Co oznacza brytyjski zarząd odbudowy? Okej, National Parks. Zapada to ten trumar, nie? Od tego, kiedy Zapata był prezydentem, mieliśmy jakąś politykę do tworzenia narodowych parków. I tworzymy jakieś parki narodowe, tak dobrze to zrozumiałem? W ogóle, czy mogę wam wysłać ochotników? Na pewno wysłałbym wam kilku ochotników. Nasze wojsko nie jest takie najmocniejsze, ani tak dalej. Wam na pewno wyślę ochotników. Wy na pewno dostaniecie do mnie kraj armii. Bo oni musieli troszeczkę się pozbyć, wiecie, może nie Chile, czy coś. Spartakiada! Patrzcie, mamy Spartakiadę. Możemy wziąć w niej udział. I tutaj radykalny socjalizm, a my oni mamy socjalistów, więc to mi nie pasuje w sumie. Bo radykalny socjalizm to jest... no właśnie, to jest to. Oni mają większość popularności w naszym rządzie i to mnie troszkę tak smuci, bo jeżeli oni są tak bardziej popularni... Kostaryka dołączyła? To niedobrze. Możemy wam wojnę powiedzieć. Jak moglibyśmy wam wojnę powiedzieć, skoro mamy ujemne punkty? Parcie CSA. Support de CSA. No musielibyśmy na pewno wzmocnić popularność naszej partii, bez tego ani rusz. Tylko te pierwsze punkty, musimy tak idealnie wejść, że kiedy te pierwsze punkty wejdą, to musimy je od razu wykorzystać na toster. Znaczy, wyjść z tostera. Zdobyliśmy kilka medali, że za mało, żeby nasza reprezentacja zwyciężyła. Nie czytałem, bo kiedyś czytałem w sumie ten event i ten... a nie chcę tak zbytnie powtarzać. Staram się czytać raczej coś, co nie musiałem. Ale chociaż mogłem. Dobra, Gwatemali. Ja bym to wasze dobra to chętnie zagarnął i bym sobie tutaj to zdobył. Wiecie o tym? Koncentracja przemysłu. Stop.
końcowy etap przemysłu, rozwoju przemysłu, bo w sumie już jak będziemy... Do 39 będziemy musieli to zrobić. Nie jest to teraz tak bardzo wymagane, no ale jednak by się przydało. Okej, okay, okej, okay, syndykaty. Bo wam się tak wbili? Nie mówcie, że wy tak przerażniecie od razu. Macie prawie największą armię. Wy macie bijecie na dwóch frontach, więc macie... Stany Zjednoczone Ameryki przegrają to raczej. Wiecie ochotników. Moglibyśmy wysłać ile? Jedną dywizję. Jedna taka mała dywizja. No mój Boże, oh my gosh. Zróbmy trochę milicji, będziemy mogli wysłać więcej. Wyślijmy do nich oddziały milicjantów, to byłoby dobrze. Zakończenie Spartakiady w 37 roku. Spartakiada się zakończyła. Spartakiada się zakończyła, te zawody były dla nas wielkim sukcesem, gdyż zdobyliśmy wiele medali. Bardzo dobrze, postanowiliśmy wziąć jej udział. Szkoda, że zakończyła. Znaczy, raz mówicie, że nie zdobywamy prawie nic, a teraz, że zdobyliśmy bardzo wiele medali. Ćwir. Słyszę reklamy tych wszystkich sklepów. Ćwir i sobota udana. Dobra, zróbcie jeszcze więcej tych cywilek, bo cywilki nam się przydadzą. Musimy tak idealnie spauzować. W momencie, kiedy zrobi się ten cel, uwaga. Dobra, mamy 100. Czyli teraz, jak jest kuba, robimy wczesną mobilizację i cyk! I mamy więcej fabryczek. 8. I produkujemy wszystko szybciej i lepiej i lojalnie i ogólnie tak, jak nikt się tego nie spodziewa. Fajne jest to, fajnie mi się tak ruszamy, nie? Ja tego tak nie widzę. Dobra, czekajcie, zanim pójdziemy gdzie indziej, zrobimy gdzieś to Zapaty. Żeby Zapata wiedział, że pomimo, że umarł, został postrzelony, to jednak z tym Zapatą będziemy dalej trzymali. No i czekajcie, mamy tą super jednostkę, tę super jednostkę możemy wystawić, cyk. Mamy 15 nowych dywizji, połącz się wiesz, z tymi, niech te kraje Gwatemala się boją, że patrzcie, Jezus Maria, ile oni produkują. Nie do ciebie, i ochotników tutaj do ciebie. Dwie dywizje, ich idzie i już jest lepiej. Ważne, że nie zmartować mieszkania, że mamy powera. Wystaw się i możemy tobie dać generała. Ciebie, bo ty atakujesz forty i atakujesz fajnie rzeki. Go wojna ty. Nie. Go wojna ten. Wyślij ochotników i wyślij te dwie dywizje. Oj, widzicie? Moglibyśmy nawet wysłać im samoloty w sumie. Moglibyśmy im nawet wysłać. Możemy im rozpocząć lendlizy jeszcze przy okazji, ale czy teraz lendlizy są tak bardzo potrzebne? No wojny są będą na każdym. O Jezu, powinniśmy jeszcze wspierać jego jako dobry syndykalista, powinniśmy wspierać wszędzie. Dlaczego to jeszcze? Czekajcie, bo ja czegoś tu nie rozumiem. Czy ja czegoś nie rozumiem? Nie wiem, pierwszy raz mam taką sytuację, że... Nie ma wojny, że ci karliści tutaj nie wybuchli komuniści. Dlaczego? Dlaczego oni nie wybuchli? Czy ja czegoś nie rozumiem w tej grze? Czy tu mechaniki dla mnie są obce? Nacjonalistyczny przewrót Holandii. Okej, okay, czyli Holandia przywrócona przez nacjonalistów. No to powiem wam, że nieźli nacjonaliści znowu rządzi Wilhelmina. Wilhelmina, która... Taka miła pani, taka miła starsza pani. Ej, dlaczego? Arr, jestem Meksykańcem, mam swój koc, który jest naprawdę niesamowity. Dlaczego nie wybuchli komunizm? Czy tam jak się pójdzie w stronę pokoju, to wtedy nie ma jakichś sporów i tak dalej? Dobra, nieważne. Na razie może pójdźmy w tę stronę, aby zrobić Filadelfię. Pójdźcie tutaj, patrzcie, idą super dzielne wojska meksykańskie. O, jest! Publicznie ich wspieramy. No nie, straciliśmy punkty, ale teraz punkty powinniśmy zyskiwać? Nie, jeszcze będziemy tracić tych punktów więcej. O nie! No nieźle. Dobra, słuchajcie na razie tutaj, widzę, że dropiliśmy się w Nowym Jorku i w sumie nie potraficie przejść dalej. A tu stracicie ile? Tu jest jedna dywizja milicji. Ile oni tu mają tych dywizji? Co wy tu robicie? What the hell? Dobra, bronimy Nowego Jorku. Nowy Jorku musi zostać obroniony. No i wybuchli, ej. Dlaczego oni wybuchli tak późno? Wojna o Mozambik, czyli mamy wojnę o Mozambik, czyli tutaj wojny partyzanckie, ale rządzi pilot cały czas, czyli Nikola Afrika nie musi wcale się rozpaść. Wejdź tu. W sumie tutaj broni nas tutaj dość duże ujście rzeki. Nie wiem, tak, czekaj, jaka to jest rzeka? Nie pamiętam już w sumie. Rzeka Pocahontas jakaś.
Dobra, wy nas atakujecie, ale my raczej się wybronimy tutaj. Wy macie problem z zaopatrzeniem z tego co widzę i to dość spory. No niby Filadelfię macie, okej, okay, macie tą Filadelfię, my mamy bronimy tutaj na tym Nowym Jorku, ale my się bardziej tutaj będziemy trzymali niż wy. Nie? Czwarta wojna bałkańska, bułgarska. I za... Halo, szybko! Bo to się tu zdropił! Szybko! No właśnie! Ktoś nam się tu dropi! I oni by nam zamknęli oddziały. Dobra, zajmij ten region. No widzę, że ktoś tutaj stoi. Musimy stać w tym Nowym Jorku i bronić. Dobra, kociku, proszę. Kocik mi tutaj skoczył, nie wiem co chciał. Pieniędzy prawdopodobnie. Skoczył mi tutaj. O, a mamy wybory. No można powiedzieć, że wygrali totaliści idealną liczbą głosów. Ale zwiększa się popularność naszej partii, więc będziemy w końcu dostawali jakiekolwiek punkty polityczne, co też mnie bardzo cieszy. Ej, to jest niedobre, skoro tutaj musimy cały czas stać. Bijecie się do nas, spoko, bijecie się do nas, my sobie teraz też troszkę upgrade'ujemy armię, bo nie możemy być cały czas z tyłu. Możecie zrobić teraz to i możecie teraz zrobić to, żebyśmy cały czas jakoś się rozwijali. W przyszłości myślę, czy nie moglibyśmy tutaj zainwestować w saperów. To jest wiatko 10, a to jest wiatko 10. Zróbmy to tak, a wy dostaniecie priorytet zupełnie jak tak. Że wy powinniście dostać tych wszystkich saperów i nie saperów i innych takich. W ogóle jak pokażcie mi flotą. Aj, wy nie będziecie się tu desantować, prawda? Wy już nie będziecie się tu desantować i przy okazji posiadamy możliwość nadkłania tu. I jeszcze możemy wysłać wam siły. Dwóch ochotników. No to na pewno tak zrobimy, ale moi drodzy, to co będzie, zrobimy już w następnym odcinku. Będzie to odcinek numer 3. Ja prawdopodobnie będę nagrywał je za chwilę jeden po drugim, tylko będę się w sumie posprzątać, bo tak z boiska wróciłem i... No i w sumie widzicie, jestem Mexicano El Szpakon, El Szpaku jestem. Więc moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Herz of Iron 4 na modzie Kaiseraś Meksykiem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.